Dobry wieczór, Joanna Głowacka, telewizja ATV. Jesteśmy dzisiaj na uroczystej gali rozdania nagród ZAiKS-u, a ze mną prezes ZAiKS-u, pan Miłosz Bębinow. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam serdecznie. Panie Miłoszu, proszę nam powiedzieć o tegorocznej gali, bo która to jest w ogóle z kolei gala i czym ona się wyróżnia? Te nagrody są przyznawane od 1966 roku. Oczywiście w stanie wojennym była przerwa. Dlaczego te nagrody są dla nas tak ważne? ZAiKS to organizacja twórców, która była założona przez twórców, służy twórcom od ponad 106 lat i pozostaje pod zarządem twórców. I to są nagrody, gdzie właśnie sami artyści, czyli tak naprawdę osoby najbardziej krytyczne środowiskowo względem siebie samych, niejako wewnątrz środowiska, te nagrody przyznają, więc tu jakby ten prestiż nagrody w każdej konkretnej dziedzinie jest szczególnym właśnie wyróżnieniem dla tej osoby, bo nikt nie jest tak krytyczny właśnie jak nasi koledzy, dlatego myślę, że to jest coś, co odróżnia te nagrody od szeregu plebiscytów czy innych nagród. Dokładnie. Myślę, że Polska naprawdę ma się czym pochwalić, jeżeli chodzi o kulturę, sztukę. Mamy naprawdę wspaniałych twórców i cieszę się, że oni są doceniani. Mam wrażenie, że jest ich coraz więcej, prawda? Oczywiście polska kultura od właściwie niepamiętnych czasów ma wybitne postaci. I myślę, że my nie mamy się czego wstydzić. Często popełniany jest taki błąd, że ktoś mówi, że ten artysta to jest na przykład taki polski Ed Sheeran. Nie, on jest po prostu inny. Ed Sheeran jest tam, gdzie jest i oczywiście cenimy go bardzo. Natomiast my mamy własną jakby kulturę, własną tożsamość, którą budujemy. I jak najbardziej też na pewno polska literatura, polska sztuka, polska muzyka to jest towar eksportowy. Nie wiem, czy nie najlepszy tak naprawdę z wszystkich towarów eksportowych, jeśli w ogóle można to nazwać towarem, które Polska oferuje światu. Także to jest, myślę, szczególne i ta rola właśnie naszej organizacji od 106 lat, gdzie skupiamy tak naprawdę wszystkie te osoby, te osobistości w naszym kręgu. No właśnie, tyle wspaniałych twórców, czy bardzo trudno było przyznać te nagrody? Nie no, przyznawanie takich nagród to jest sama przyjemność. Oczywiście za to odpowiadają takie grupy twórców, które mogą zgłosić kandydaturę. Później Rada Stowarzyszenia podejmuje ostateczną decyzję o przydzieleniu takiej nagrody. No jest informowany laureat i cieszymy się z obecności właśnie wielu tych osób nagrodzonych, z ich obecności fizycznej dzisiaj u nas w siedzibie. Dobrze, to ja dziękuję panie prezesie bardzo za rozmowę. Życzymy wszystkiego najlepszego i czekamy na kolejną galę i kolejnych nagrodzonych twórców, bo naprawdę mamy w czym wybierać i mamy się czym pochwalić, być z czego dumni, prawda? Bardzo dziękuję i zapraszamy za rok. Zapraszamy, dziękujemy.